Nie, nie, to się nie podoba. One dobrze siedziały tutaj, się pani podoba. Serdecznie witamy i zapraszamy na przedstawienie Płasza Krajka. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Dzieci prosimy o zajęcie miejsc przed pierwszymi rzędami. I rozpoczynamy. Przenosimy się w lata 20. okresu międzywojennego. Zalewała żółć z zazdrości. Była też trochę szalona. Cii. O tym zaraz się przekonasz. Lidaściu! Przestańcie! Kto to widział w domu fikać? Ja rozumiem odwiedziny, ale nie chcę tu rodziny, bo mój domek jest za mały. By miliony w nim mieszkały. Jedna szła wystarczy. Nie, już on zaciągnął. Nareszcie! Co za typy! A tyś kto? Czego tu szukasz? Ja? Ja jestem kot w butach! Czego szukam, czego szukam? Mi
miejsca do spania. Co? Do jedzenia. Do kąpania. W skrócie, trzeba mi mieszkania. No to szukaj dalej, kotku. Ładny stoliczek. I krzesełko. Bardzo ładne. Chyba tu zamieszkam. Zaraz, zaraz. Hola, hola, to mieszkanie jest zajęte. Ale wybacz, powiem, proszę. Powiem prosto z mostu. Jesteś do śmiernego wzrostu. Lepiej poklać byś przestała, bo zamieszkam tutaj. Mała. Mała? O, wypraszam sobie. Nie bądźmy drobiazgo. Najważniejsze, że przegoniłaś to wszawe zbiegowisko. Uch, jak ja nie lubię tego typu towarzystwa. Rozumiesz, co mam na myśli? Nie, nie rozumiem. A to były pchły, nie wszy. A pchły wszy, jeden pies. Jak czyny padną, to nie można się od nich odczepić. Prawda, dzieci? Ja bardzo pana przepraszam, ale naprawdę proszę pana... Na... Nie. Proszę pana, bardzo pana przepraszam, ale... Dość! Muszę wracać do pracy. Dzieci, jakiej pracy? Oni są nie w domu. Nie! Czego on tam szuka? A może ci czegoś trzeba, kotku? Miło, że pytasz! Bo wiesz! U mnie to krucho z tymi, no, cash, money, zielone! A, zielone pieniądze! Chyba da się coś załatwić. O, no to problem. Śmiało, śmiało. Oby tylko się udało. Raz, dwa, kota się pozbędę, gdy zielonych garść zdobędę. Zapraszamy, zapraszamy! Dziś kolory tutaj gramy! Słuchanie, jaki cudowny wieczór! Mam ochotę zagrać. Ja stawiam na czerwone. Na niebieskie. Na niebieskie. Na czerwone. Ja stawiam na niebieskie. No to wszystko obstawione! Uwaga! Czerwony, czerwony. Zrzut! Wspaniale. Jeszcze raz na czerwone. Ja nadal na niebieskie. Na niebieskie. No to wszystko obstawione. Jaki kolor dziś wygrywa? Uwaga, uwaga! Nasza pchła na pomysł wpadła, by w zielone w klubie zagrać. Więc ubrana jak z igiełki pojechała zagrać w chęki. A że w grze tej dobra była, buzia jej się rozmnożyła. I to klub. Jakie głowy! I zreszcie! Drogi! Boże! Jestem mała! Ale przejdźmy jakoś! Ciała! Pokaż proszę, gdzie dziś grają! Witam! Wszyscy już czekają! Nasza stała wywalczyni! Drogi! Miejsce dla mistrzyni! Jacy wszyscy tutaj mili! Czekolady!
nie ma szans. Kwaśna będzie atmosfera. Wszystko przegra. Na to zero. Zielone, proszę. Ja nadal na czerwone. Ja nadal na niebieskie. Czerwone? Niebieskie. Ja zostawiam na błękity. To jest kolor znakomity. No proszę. Rzucamy. Zobaczymy. Odstawione. No proszę. Uwaga, będzie rzut. Na zielony! Co to? Niesamowite! A jeszcze raz na zielone! Nie! Ja zostawiają na niebieskie! Czerwone! Wszystkie już są obstawione! No już, niech pan rzuca! Uwaga, uwaga, rzuca! Zielony! Nie do wiary! Przecież to jest niemożliwe! Wciąż zielone? To wątpliwe! Tak. Żeby zieleń wypadała zawsze, kiedy kła rzucała, proszę pana! Rzeczywiście dziwne nieco, lecz gdzie pchła jest? A pchła była już daleko. Coś tu mam. Chodź do pełki. Zobacz sam. Za znowu coś pilnego? Mam pieniędzy całe kosze. Teraz wynoś się. No, proszę. A, pieniądze. A skąd je masz? Spójrz, ma przyjaciółko. Na mój brzuszek. Na meczułko. Słaby jestem dziś szalenie. Czy masz może jakieś tu jedzenie? Co? Jedzenie? Przecież miałeś... Osłabione ciało całe. Spójrz, nie ruszyć się nie mogę. Jak w tym stanie ruszyć w drogę? Nic dla kota nie ma. Czas poszukać więc jedzenia. Weź pieniądze, moja droga. Żywność jest dziś bardzo droga. Czy coś jeszcze sobie życzysz? O tak! Kup worek słodyczy. Toś, wychodzę, mości panie, widzę, że się w strasznym stanie. Poszła tma więc do cukierni. Skłaniają się od śmiechu. A w cukierniach są zwyczaje, że gazety się podaje. Aby czas upłynął milo, gdy posiłek się skończy. Zapraszamy, szanowną panią. Stolik już przygotowany. Ach, dziękuję, wspaniale. Proszę, menu oraz prasa. Dziś polecamy pyszne ciasta, lody, torty. Rzecz to jasna, lecz na rurki mam ochotę takie z kremem. Mamy złote rurki z kremem. Z najlepszym w mieście nadzieją. Podać jedną? Dwie? 30 bardzo proszę. 30? Tak, 30. Coś pan głuchy? Proszę, przynieś je szybciutko. Już, już natychmiast kuchnię gonię. 30 rurek podać. Dobrze, tymczasem ja zadzwonię. Halo! Czy to panna Kika? Tak. Z ulicy Kopernika? Tak. Zapraszam panią do domu mego. Będę panią uczyć języka angielskiego. Tak, czekam zatem dziś na panią. Do widzenia, pan Polaniu. Proszę. Pan Polaniu? Cóż to znaczy? Widać, żeś pan nieuczony, ja języków znam 30! Tyle rurek, brzuch jej zmieści. Co za gmur, tak nie wypada. Szkoda gadać. Głód mi przeszkadza.
Proszę żadności, panie, więc za jedną rurkę płacę. Zostawiłam pełną tacę. Tak mi przykro. Ja nie chciałem. No to trudno, do widzenia. Stój! Stój! Złodziejka to na cienia! Cały z rurek krem wyjadła. A to bestia! To kanalia! Jak tak bardzo nie słychamy! No to mam przygotowane. Brawo, 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 brawo. To tak! W jakiej sprawie? Chcę nauczyć się języka. No na szkoły trzeba chodzić. Nie chcę panu to przeszkodzić. Ja nic nie wiem o tej sprawie. A zostałam zaproszona. Ponieważ tutaj właśnie mieszka najlepsza nauczycielka. Ponoć to Pełka Angielka. Nie mam czekać. W pralni. Naturalnie w poczekalni. Może być i w poczekalni. O! Chyba mgła nadchodzi, słyszę ją z daleka. Zjadłam wszystko i uciekłam. Co tam mruczysz, druga Pełka? Nic. Zgubiłam gdzieś puzderko i pobiegłam go poszukać. A ta jedna? Czego tu szuka? To przyszła panna Kika! Żeby uczyć się języka! A, to panna Kika, droga! Cieszę się, że panią widzę! Idź już, kocie, bo przeszkadzałby się dużo. Nie! O, ten złe stopnie! Jestem słowa, no już znikaj! Pani jest znakomita! Od czego by tu zacząć? Słowa! Najważniejsze. Będę mogła pisać wiersze? Po angielsku oczywiście. Notuj proszę. Pik to liść. Pirli wojsko. Pirli woda. Pirli pirli wojewoda. Wojewoda to wspaniałe. Choć wyzwanie to nie małe. Dalej. Fiki pole. Miki taczka. Fiki miki. Polewaczka. Polewaczka. Nie przeszkadzam paniom czasem. Widzę, że znasz podstawy. Sporo przed tym jest zabawy. Proszę, słówka w domu. Jutro się spotkamy z Ale rzeczywiście, bo nauka jest muzyka. Najważniejsza jest systematyka. No już, do widzenia. Do widzenia, fiki miki. Kiki miki! Co to było? Małpkę jej chodziło, taka małpka, kiki miki! Tak, znam te wierszyki ze szkoły. Coś dobrego? Dużo jadła, bo na pomysł pewien wpadł. O Jezu, już się boję! Zaproszę koleżanki na przyjęcie. Przynieś szklanki! Powiem coś tajemnicy, to są straszni obłudnicy. To ja chyba wyjdę z domu. Będę wężyć po kryjomu. Jak myślała, tak zrobiła. Znajomych zadzwoniła. Miała sporo koleżanek. Czarujących warszawianek. Chła wraz z nimi w karnawale odwiedzała wszystkie bale. A że miała powodzenie... Powodzenia jej szalenie zazdrościły koleżanki. Eleganckie warszawianki. Przez to chła we wściekłość wpadła. Niegodziwe zazdrośnice, niech no tylko lepsze chwycę, a już będą trzy kwartały. Chłę szachrajkę pamiętamy. Zaraz się napiję kawy, wszystko jest przygotowane. O, już wchodzą na mój ganek! Witaj! Witam, drogie koleżanki! Witam!
Naturalne. Idę z wami, bardzo chętnie, bo tu jestem naprawdę piękny.
dobrze się bawić i w słońcu się pławić. Potańczyć zawsze każdy chce, nawet gdy mówi nie. I król, i królowa, łakotno raz krowa, bo nie jest ważne, kim się jest, gdy taniec zacznie się. Bo gdy gra muzyka i w duszy też ci gra, to choćbyś był jak tyka, poradę sobie dam. Na pewnie, że dwie lewe nogi masz, zaskoczysz wszystkich wokół, jeżeli czadu masz. Trzeba wcale iść na bale, żeby tańczyć tak. Wystarczy dobry tekst, piosenka, choreografia, no i dzięki to gra muzyka i w duszy też ci gra. To choćbyś był jak tyka, poradę sobie raz. Nawet jeżeli dwie lewe nogi masz, zaskoczysz wszystkich wokół, więc kiedy możesz tańczyć? Zaskoczysz wszystkich wokół, więc kiedy możesz tańczyć? Jan, księżniczka, białoliczka, w purpurowy krękawiczka. Jestem córką króla z bajki, władcy wyspy Patatajki. No, ciekawe, słucham dalej. Pałac mam z czystego złota, w porcie stoi moja flota. Złota? Flota? 100 okrętów na kotwicy strzeże portu i stolicy. To zaiste niesłychane, z taką partią już wybory mam wygrane. Z puchowego wstałam łoża i dotarłam tu przez morza. Szukam męża w obcym kraju. Zostań królową, baj, baj! Najpierw ślub, a potem chrzcin, drugie, trzecie, razem 200. 500 plus dają w królestwie. Ja to pytanie. Stop, stop, stop! Panowie oraz panie, drogi królu, spójrzcie szkła. Przecież to jest zwykła tchła. Zwykłe niesłychane! Strasza grota! Mój majestat naruszony! To szóstka, jakich mało! Będę na nią miał patrzenie! Choć na razie wszystkim znika. Wkrótce czekają więzienie! Ktoś mi ciągle psuje szyki. Co się stało? Jak wyglądasz? Ach, nic, na podróż, podróże są męczące. Ej, ale i ekscytujące. Jestem już w Warszawie. Teraz trochę tu zabawię. Uch, też się tego obawiałem. Spokojnie. Niepokoju strasznym żyło, ale ciągle się utrzymuje. Dobrze żyła pani słów. Oczywiście! Dziś klasówka! Klasówka? Ej, bez kosztów. Pomożecie? Zaczynamy. Limpa, noga. Bimba, droga. Bimba, limba. To znam, łatwe. Hulaj, noga. Cacy, przód, macy, szkole. Cacy, macy, to przedszkole. Przedszkole. Uwaga. Niech
nikt, kica nie pomaga! Kuku, wakat. Muku, rację. Kuku, muku to wakat. Wakacja! Doskonale! To wymowa! Już nie będą lekcje trwały, pani wynik. Doskonale! Och, dziękuję, jestem rada! Co ta płatu znowu gada? No, to chodźmy do kawiarni. Ja zapraszam. Będzie fajnie. Naturalnie. Chodźmy zatem. Po co w domu siedzieć latem? Nie. Co mam podać? Pikniki? Może kawy? Bo załatwiam swoje sprawy i do pani wrócę później. Lody po poluce, a na deser czekoladę. Triplipy, trampoladę. Dziwnie gada. Czekolada, trampa. Wielkie dzięki. Kompalam, moi maleńki. Co się dzieje? Wszędzie chłę? Jak ja? Tu się cała rzecz wydała. Płasza krajka, nie umiała pan po angielsku. Chcąc postąpić jednak mądrze, nauczyła pannę Kikę władać świetnie chlim językiem. A ale na pewno wzięły ją za swoją krewną. A tymczasem, chociaż mała, dalej wokół rozrabiała. A kot ciągle chodził za nią, bo chciał pojmać tę złą panią. Po ulicy za nią biega, a mchła pragnie zgubić szpiega. Przy okazji dalej psoci. Coraz bardziej miesza, mąci. W sklepie z ubrań skradła kwiatki. I wsadziła w swe rabatki. Z wszystkich ulic kradła zęby. Ludziom bardzo miny zrzedły. A na Boże Narodzenie z zoo zabrała dwa jelenie. I graffiti malowała farbą bardzo szybko schnącą. Zrobiło się gorąco, więc z Warszawy wiatr wziął. I nazajutrz bardzo wcześnie po cichutku się ubrała, dworzec pojechała. Proszę, bilet do Wrocławia. Ale szczęście masz, dziewczyno. Właśnie jedzie pendolino. Jest promocja oczywista. Płacisz złoty 1300. No, by było mi wygodnie. Za te kasy mogę spodnie i sukienkę kupić nową. Możesz jechać hulajnogą. Lecz pamiętaj o tym, że zwiedzisz Polskę z PKP. Poproszę ten bilet. Pociąg rusza już za chwilę. Nie ma wcale ludzi. Rosja, pociąg Pendolino z Warszawy do Wrocławia odjeżdża z toru prostego przy peronie krótkim. Thank you.
chwila stojąca. Tylko pła jest nie w humorze, bo bez Jaśka spać nie może. Stacja Kalisz! Smoka, i gdyby tego nie wytrzymał. Wrocław, Wrocław! Dobra, nie wyszła się na jego stacja Wrocław! Mogę wsadzić w innym mieście. Nie znam ludzi to zbyt wielu. Pójdę najpierw do hotelu. Mam ci wreszcie! Przesadziłaś! Tylu ludziom zaszkodziłaś! Teraz czeka cię więzienie! Ale szkodku! Ja się zmienię! Strasznie jestem tym przejęty! Ale ja tu mam dokumenty, pozwy, skargi, zażalenia! Cisza, cisza! Drogie panie, dżentelmeni! Zaczynamy posiedzenie. Przyprowadzić oskarżoną. Znaczy nie. O, tak. Panie sędzio, detektywie, potraktujcie litościwie. Obiecuję, że się zmienię. Skarba! Tutaj zatrzęsienie! Samych pozwów tutaj mamy 3 lub 4 kilogramy. No, tak. Ładną sobie wziąłem pracę. Całe zdrowie przynieść pracę. Ja nie chciałam. Byłam słaba. No, żal mi pani, trudna rada. Jeśli da mi pani słowo, że uczciwie i wzorowo odtąd żyć jest pani zdolna, wówczas będzie pani wolna. Bo przysięgłam właśnie sobie, że nic złego już nie zrobię i że odtąd całe życie będę pędzić przyzwoicie! No brawo! Wolna byłam na całym świecie! Miejcie własnym dzieciom! Cisza, 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 spokój, drogie panie! W takim razie jesteś wolna! Będę bardzo grzeczna wszędzie! Z takiej pchły pociecha będzie! Ślub jej odbył się w adwencie. I zapewnić mogę święcie, miała dzieci 5 tysięcy. Albo może jeszcze więcej. Mało jest dziś takich domów. Tak, gdzie nie byłoby potomku owej słynnej kły szarańki! Ale to już koniec bajki! Dziecko to jest istny anioł, nic złego nie zrobi, nie. Zbyt talerz, próbna ściana, na dywanie cały sąd. To niemożliwe, żeby to zrobił maluch, co ma rok, bo nasze dzieci święte są. Nigdy nie psocą, no bo skąd? Gdy stanie się coś złego, to wina jest innego, bo nasze dzieci święte są. Kiedy w domu taki hałas, że sąsiedzi mają dość,
Jaskim sól. Cieszymy się, że ten nasz szlatek to grafit i król, bo nasze dzieci święte są, nigdy nie psocą.